tym wideo odpowiem Ci na pytanie, na jakiej podstawie musisz zrobić badania lotniczo-lekarskie, ale będąc operatorem bezzałogowego statku powietrznego, używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Wydawałoby się to zupełnie bez sensu, bo przecież nie jesteś pasażerem tegoż to statku, tylko jakoś go zdalnie prowadzisz, a jednak mimo tego musisz się pofatygować do lekarza lotniczego. No, tym niemniej, po tym jak wojsko zgubiło ostatnio jakiegoś drona za 100 tysiaków i szukali go z tydzień w okolicach poligonu, ten dron tam gdzieś wyleciał kilkadziesiąt kilometrów dalej i upadł, to jakaś pewna logika w licencjonowaniu tych usług jest. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem lotniczym z Wrocławia i jeden z moich widzów zapytał się, dlaczego właśnie musi robić te badania na operatora tegoż to bezzałogowego statku powietrznego. Otóż licencja, a w zasadzie świadectwo kwalifikacji nie jest, na razie powtarzam, nie jest wymagane jedynie wobec osób wykonujących loty inne niż rekreacyjne lub sportowe. Czyli jeżeli wykonujesz ten lot rekreacyjnie lub sportowo, żadnej licencji czy badań nie potrzebujesz. Ale z tego wynika co innego, że wszystkie loty związane ze świadczeniem usług, takich jak na przykład wykonywanie zdjęć, filmów, wideo, jakimiś skycopterami, wszelkiego rodzaju jakieś pomiary, monitoring z powietrza, loty badawcze, czy diabeł wie co tam z powietrza robisz, wymagają zatem posiadania przez Ciebie świadectwa kwalifikacji. Wynika to bezpośrednio z artykułu 95 ustępu 1 prawa lotniczego. Żeby coś nie przekręcić, tutaj Ci toż to przeczytam. Świadectwem kwalifikacji jest dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniający do wykonywania określonych czynności lotniczych. No, w ustępie drugim świadectwa kwalifikacji wydawane są dla następujących specjalności personelu lotniczego i w punkcie 5a znajdziesz to, co jest tematem tego filmu, czyli operatora bezzałogowego statku powietrznego, używanego w celach innych niż rekreacyjny czy sportowy. Natomiast same zasady badań lotniczo-lekarskich znajdziesz w rozporządzeniu ministra transportu i budownictwa gospodarki morskiej z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie badań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego. Idąc dalej, paragraf 1, ustęp 1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego dla specjalności wymienionych w artykule 95 ustęp 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 prawo lotnicze oraz w stosunku do których został wprowadzony wymóg posiadania kwalifikacji, świadectwa kwalifikacji na podstawie artykułu 94 punkt 8 tej ustawy, zwane dalej wymaganiami zdrowotnymi do świadectwa kwalifikacji, uważa się za spełnione w przypadku niewystępowania u osób schorzeń lub ułomności ograniczających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych. No taki długi paragraf, przynudnawy, ale pod tym, że paragrafem jest wymienionych tam kilkanaście chorób czy grup chorób, których musisz nie mieć, czy tych schorzeń nie mieć, abyś mógł uzyskać świadectwo kwalifikacji. Jest taka troszeczkę deska ratunku dla tych, którzy mają klasę pierwszą i drugą pilotów, ponieważ w ustępie drugim jest wspomniane, że wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji dla tych specjalności, o których mowa w artykule 95 ustęp 2 punkt 1 do 7 ustawy prawo lotnicze, uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji czy członka personelu lotniczego spełnia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla klasy pierwszej lub drugiej, potwierdzone o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego. Czyli tak to kondensując to wszystko, oznacza tylko to, że jeżeli jesteś pilotem przynajmniej klasy drugiej, daj Boże pierwszej, to nie musisz się dodatkowo fatygować do badań na świadectwo kwalifikacji, jakiekolwiek świadectwo kwalifikacji. No, mimo wszystko, jeżeli
jesteś tym operatorem bezzałogowego statku powietrznego i masz z tego jakiekolwiek korzyści finansowe, to wizyta u lekarza lotniczego jest obowiązkowa. Czyli do świadectwa kwalifikacji, jeżeli jesteś samym operatorem, natomiast jeżeli jesteś pilotem, to siłą rzeczy musisz pójść do lekarza lotniczego. No ja badam na przykład na klasę drugą, na klasę pierwszą badają centra medycyny lotniczej. Na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobny przypadek, dziwiłeś się, dlaczego będąc tym operatorem, będąc powiedzmy wideooperatorem i posiadając tegoż to wiertaliota, no koniecznie skomentuj ten filmik wideo. Jak Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, koniecznie subskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki subskrypcji są tutaj gdzieś albo w adnotacjach na górze po mojej prawej stronie, albo na dole. No, dla mnie to jest strona prawa, dla Ciebie to jest strona lewa, jeżeli jesteś przed ekranem monitora. Zachęcam Cię też do obejrzenia innych filmików o badaniach lotniczo-lekarskich. Pomimo, że minęło już sporo czasu od ich nakręcenia, są one oparte na najnowszych aktach prawnych, które się raczej tam szybko nie zmienią, a zawarte w tych filmikach porady są ciągle aktualne, no i ciągle dostaję maile od personelu lotniczego, którym to wideo pomogło. Wolę te maile naprawdę o wiele bardziej niż jakieś dramatyczne wiadomości z kraju, że tu czy tam dany osobnik, dana osoba, czy może i Ty nawet, badań lotniczo-lekarskich wykonać nie mogła. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.